Spektakl wschodu słońca się rozpoczyna. Czwarty dzień wyprawy. Wschód słońca na ultramaratonie. To jest zawsze ten widok, który również cieszy. Dzisiaj przede mną jeszcze 160 km do zrobienia, więc dzisiaj będzie jazda na pełnej petardzie i nie ma, że wybacz. Muszę się wyrobić do około 18.30, więc cisnę, ogień, petarda i wszystkie super mocne epitety, jakie tylko mogę sobie wymyśleć, żeby się wyrobić w czasie. Szubski pas. Fajny podjazd. Kręty jak Szwajcarii normalnie. Bardzo przyjemna górka. Zrobione. Groty Mirachowskie i Lasy Mirachowskie. Jezioro, nie pamiętam nazwy.
ale jest to jeden z najpiękniejszych obszarów Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Piękne tutaj są takie wąwozy meandrujące przy jeziorach z podjazdami, zjazdami, no i groty, przy których właśnie jestem. I właśnie zaczął padać deszczyk, ale las bukowy ma to do siebie, że ma dużo liści, więc jak już mam je łapać deszcz, to właśnie w lesie bukowym. Kurteczkę zmienię. Sprawdziłem w moich notatkach, to jest jezioro Lubygość. To teraz trochę pieszej wspinaczki. Tutaj na górze jest bunkier Ptasia Wola, który był bohatersko broniony w 1943 roku przez żołnierzy Grypa Pomorskiego. Przełęcz Lechicka. Tutaj jest fantastyczny widok, a najlepiej go obserwować z tych ławeczek. Jest ich tu całkiem sporo. Jak w teatrze. Bo dzieje się tutaj magia, gdy jest złota godzina i zachodzi słońce. Pamiętajcie, zachód słońca. Nie pożałujecie. Ja zjeżdżam na dół. Będzie się działo. Konie, samopas se poszły. The only one living and still you.
ciekawe, czy to naturalny zator, czy sprawa bobru. Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzu. Jadąc tak na samym końcu w ultra, człowiek ma rozkminy trochę jak Indianin. Zastanawia się, czy już jedzie właściwym szlakiem, czy widać ślady poprzedników, czy zdążyli przed deszczem, czy jadą po deszczu, ilu ich jest, czy na podjazdach wprowadzali, czy wjeżdżali. No na takich płytach nie pokażę sobie. Solo rozkminy. Jakby to miało jakieś większe znaczenie. Chociaż czasem rzeczywiście w niektórych miejscach, na jakimś błocie, czy na jakichś ujebach, można zobaczyć, czy się było tutaj samemu, albo znaleźć lepszą ścieżkę. Ma to swoje plusy. O, na przykład tutaj rozkmina. Sądząc po śladach, po deszczu, który dzisiaj rano był, przejechały tędy 3 rowery plus bestia. 4 ślady są. Indianin w terenie. Już mi rzucę na czajnik. Rowy przede mną. Cisnę. Koniec tego gdybania. Koniec. Ogień miał być. Tak, jeszcze tylko dodam, że jeden z tych rowerów to był gravel, a dwa z nich to trekkingi albo MTB. Ale tutaj młyn ładny. Tego muńskiego koła tam już nie ma. Jakby ktoś jeszcze jechał za mną i też miał takie rozkminy, to co by pomyślał, jakby zobaczył po moich śladach, że się kręcę w kółko. Bo tego szota z młynem, no to musiałem się zawrócić. Dobra, cisnę. Tutaj chłopaki przede mną wytyczyli ścieżkę, omijając kałuże. O, proszę. A jak sobie poradzili z tą dużą? Właśnie centralnie, a tam było za głęboko, no ja... Nie, no! No i latki mokre. Pewnie mieli rozkminę, czy ten, co za nami jedzie, też ma rozkminę na temat śladów. Zrobimy mu psiku. Ale nie złe to już. Chciał tu nieźle popadać. O,
closer and you'll hear her say, may God have mercy on us all. May God have mercy on us all. Park Narodowy. Zapomniałem, że będę tędy cisnął, a tam jakaś wieża widokowa jest. A chyba mam trochę zapasu czasu. Ciekawe, czy miejscowość Rowy ma coś wspólnego z tymi rowami tutaj w okolicy. Bo to wyglądają jak kanały takie melioracyjne, odprowadzające wodę. Muszę poczytać. Jezioro Gardno. Naprawdę całkiem spory akwen. Wieża widokowa zamknięta. Taras widokowy zamknięty. Najbliższy taras widokowy we Wrocławiu. Szkoda, że ta wieża nie działa, bo to miejsce ma potencjał. Ja podejrzewam, że tutaj wieczorami to jest naprawdę niezły koncert śpiewu ptaków i rechotu żab. No ale nic. Jak wybudują nową, to przyjdę. Jeszcze tak wracając do runy, którą wczoraj zdobyłem. Rajdo. Ta runa namawia nas do otwarcia się na otaczający nas świat, budowanie czegoś swojego, to wyłamanie się z otaczających nas ram czy schematów. Powoli duchowa podróż zbliża się do końca. 46 km. Cisnę! Misie, chyba Odyn oznajmia, że ostatni wojownik wraca do obozu. Tak mi się tam spodobało. A to nie tam, to tu. Piaszczysta górka, idę. Tam też nie, ale już odnalazłem właściwy szlak. Labirynt Odyna. No lepiej nie mogłem trafić. Naprawdę szczelny parasol. Wygląda.
wygląda na to, że jestem na skraju tej burzy. Tam są jasne, a chmury idą w tą stronę. Myślę, że można ruszać. Tym bardziej, że ja jadę trochę bardziej na południe teraz tutaj od Ustki. A już miałem pochwalić Odyna, że dostałem okno pogodowe. Ale teraz przygurchałem jeszcze lepsze schronienie. Póki co cały czas suchy. Walczę do końca. Jadę. Zaczyna mi się podobać ta zabawa w kotka i myszkę z tymi burzami. Ale te ładne chmurki, które tam było widać, to ja właśnie tam jadę. I one raczej wieją w moją stronę. Znaczy się wiatr je pcha. Będzie dobrze. A jeszcze tam kozacko wygląda. Kuźwa, normalnie aż wyciągnę telefon. Serio? Słońce, deszczyk. Te chmury są groźne. Tamte nie. No tam nade mną jest jakaś taka bezsensu. Ale wiatr wieje w tamtą stronę. Więc powinien ją przegnać. Dobra, robię foto. Jak jeszcze nie followujecie mojego Instagrama, to tam wyląduje panorama śliczna z tymi wiatrakami, ale zdjęcie kosmos. A swoją drogą zatrzymałem się na chwilę, żeby zrobić zdjęcie i proszę, przestało kropidło tu walić. Słuchajcie, trochę się czuję jak Mojżesz. Tam jest burza, nawala piorunami. I tam jest burza, nawala piorunami. A tu? Niebo się rozstąpiło. Odym mnie wzywa do obozu. Cisnę. Niesamowite.
No nie powiem, ten mostek tu na wjeździe do Jarosławca mocno wyskokował. No zostały ostatnie metry. Ostatnią przeszkodę mi jeden zafundował. Jakieś roboty na drodze. Tell me you'll never come again. My heart is heavy from holding so tightly. Only a memory remains. Cold winds blow in perfect time to bring you. Mamy to! Czwarta edycja Gothica Trail zaliczona! Gratulacje! Zapraszam do odbicia się na mecie. Niezły twardziel. Najstarszy weteranie dla ciebie odznaka. Pierwsza edycja w tym wydaniu na długim czerwonym szlaku. Przypinaj w godnym miejscu. Dziękuję.